Cześć, witajcie, jestem Liczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry City Skylines na naszym kanale. Na samym początku zachęcam was do kliknięcia subskrypcji i dzwoneczka, żeby otrzymać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Ech, no dobrze. Czas mija, tak dalej, co nie? W naszym fajnym mieście jest, jak widzicie, bardzo źle. Po ostatnim naszym trzęsieniu ziemi jest mini zapadlisko przez połowę mapy. Nic takiego, ludzie się nie chcą budować i mamy straty, bo już jesteśmy wsią i straciliśmy ponad 100 mieszkańców. Ludzie się pomału zaczną odbudowywać, nawet zaczynają, tylko chodzi, że trudno nam będzie osiągnąć to, co mieliśmy jeszcze z dwa filmy temu, a dokładnie pierwszego filmu, podczas pierwszego filmu. Jesteśmy cały czas na minus, zaraz pieniądze dojdą nam do zera, co skutkuje tym, że gra się zakończy. Także trzeba coś wykombinować. Jesteśmy 1000 dolków na minus, ale to tak porządnie 1000. Mam pomysł tymczasowy, żeby sobie podwyższyć zarobki. Damy najwyżej jak się da podatki i utrzymamy je tak przez jakąś minutkę. Nie, nadal jesteśmy stratni. Co jest, już wam podatki obniżyłem. A co to jest gorsze? Zaraz nam pieniądze zejdą na serio do zera. $600. A bo teraz będę na minus, albo nasza gra się skończy. Proste. $400. 300. Wiecie co, byśmy mogli nową grę rozpocząć na innym scenariuszu, bo to mi się zdawał fajny, ale jest taki byle jaki. Tak szczerze moim zdaniem. 100 dolków, 70 dolków, 30 dolków, minus 2 dolki. Wiecie czemu gra się jeszcze nie skończyła? To mam powód. Tutaj nawet było gdzieś to w opcjach. Bo nie, jest. O! Match. Niestety nie udało się ukończyć scenariusza. Dobrze, no to co? Powiem tak. No to co? Widzimy się za chwilę w innym scenariuszu. Dobrze. No to myślę, że rozpoczynamy inny scenariusz, bo mieliśmy wyspiarski klimat. To jest troszeczkę byle jaki, tak moim zdaniem. Myślę, że rozpoczniemy sobie krainę Tornad. Co nie? Warunki zwycięstwa to jest 260 tysięcy mieszkańców w naszym mieście. 20 tysięcy mieszkańców, którzy osiągnęli maksymalne życie i ponad milion po prostu na koncie. Warunki porażki to jest minus 30 tysięcy na koncie i mamy już nawet na początku miasto i tak dalej już zrobione. Tak, czyli ten nasz największy problem zostanie na samym starcie ogarnięty. Więc myślę, że to bardziej rozpoczniemy. No, no to co? Mapa będzie raczej fajna. Tak mi się bynajmniej zdaje, że będzie fajna. Będziemy mieli na początku miasto, jak będzie miało, tak myślę, z 10 tysięcy mieszkańców, to będzie super. Chociaż nie, tak myślę, że to miasto będzie miało max 2-3 tysięcy mieszkańców. Pewnie będę miał z 40 tysięcy na koncie i coś się porobi. Mapa wygląda fajnie. Jak na razie mi się tak zdaje, że wygląda fajnie. Wiem, że tutaj to jest teren raczej taki, gdzie będą dużo tornad. Wiecie? Bardzo duży tornad ma być według tego, więc ja mam już na początku strategię, czego nie mogłem zrobić na wyspach. Będziemy budowali strefy, które będą od ciebie oddzielone. To nie będzie jedna duża strefa, nie będę powiększył tej, co jest na start, bo wiem, że jest, bo tam było przecież opisane. Nawet na zdjęciu była. To nie będę tej strefy powiększał, tylko po prostu zrobię osobną. O, zobaczcie, tutaj mamy 1000 trochę mieszkańców. Dobra, jak tutaj to wygląda?
Odblokowane wszystkie strefy. Tutaj są jakieś dzielnice, nie? Domki, domki, domki. Jest jedno wysypisko śmieci. Z wodą jest w miarę dobrze. Tu jest woda, tak dalej. Jak to płynie? Dobrze to jest zrobione. Z prądem mamy też dobrze. Zużycie energii, produkcja energii. Szczerze, dużo na samym początku tego nie zrobię. Chociaż nie, dobra, mogę odblokować teren. Myślę, że ja bym zaczął budować się. Myślę, że na początku. Myślę, że na początku nie muszę nigdzie kupować terenu, bo się będę chciał budować po drugiej po prostu stronie, gdzieś tutaj. Tu sobie zrobię zjazd. 500 tysięcy domków. Czy jest to? Mam to. To. Jakie są podatki od razu? 8%. 8,99. Damy tak imię. Damy tak 12. Damy tak po 13 na to i 12 na to. Okej, mamy tutaj gdziekolwiek przemysł? Nie. Myślę, że tutaj zrobimy, dobra, ale jaką tą strefę rozwiniemy? Zrobimy tutaj przemysł leśny. Po pierwsze. O! Tutaj będzie przemysł leśny. Czyli ten teren jest prawie cały gotowy pod zabudowę. Zróbmy tutaj jeszcze taką drogę przez środek. O! Gdzie, co to za muzyka, która tak głośno gra? Dobra. Może ją lekko przyciszę jednak. Bardziej. Okej, dobra. Wracam do gry. Wzgórze Urus. To będzie nasz teren przemysłu leśnego. Tak, dobrze słyszycie. Przemysłu leśnego. I tutaj druga strefa, która będzie raczej po prostu strefą, gdzie będzie mieszkanie. No co ja mam powiedzieć? Gdzie będą mieszkać nasi ludzie? Okej, tutaj mamy wzgórza Orunia i wzgórza Urus. Myślę, że tutaj też trzeba by było doprowadzić wodę. Tutaj woda, patrzę, jest poprowadzona wzdłuż dróg. Dlatego nie będę się trzymał. Ja po prostu pójdę po swojemu. Chociaż dobra, w sumie tutaj to i tak się opłaca iść wzdłuż dróg. Prawie wzdłuż dróg. Mogę budować. Ile kosztuje ta szkoła? Średnia szkoła. Mogę zbudować jeszcze jedną gdzieś podstawóweczkę. Tak. Dobrze. I co? No to co, rozpoczniemy. Tutaj damy jeszcze tylko jedną rzecz. Myślę na początku, że tutaj to są. To jest przemysł leśny. Czy w ogóle tutaj mam przemysł leśny? Tak zaraz stworzyłem, ale tutaj mało jest drzew. Dobra, jednak źle. Wiecie co? Zrobimy w prosty, łatwy sposób jedną rzecz. Strefa przestanie istnieć. Ja na razie myślę, że się rozwiniemy tędy. Chociaż nie wiem, po co ja tak od razu strefę zaznaczam. No co, myślę, że na początku tą strefę lekko rozwiniemy. Jakbyście pytali dlaczego? No tak po prostu. Bym chciał tutaj się dostać, tutaj założę przemysł leśny. I taka strefa będzie. Myślę, że tutaj jakoś do 4000 mieszkańców dobijemy. Zanim zrobimy nową. Okej. I tak, o, ładnie. Woda tutaj jest, prawie na całości. Czy mam rzeczy odblokowywane z meteorytami? No nie. Dobrze, no to co? Myślę, że tutaj na początku bym dał do zamalowania trochę tego terenu. I tutaj będzie, myślę, że damy trochę handlu. W końcu i tak mają na to zapotrzebowanie, no to troszeczkę handlu tutaj będzie. Taka dzielnica handlowa. Tutaj będą domy na całej długości i to w sumie tyle. Niech się pomału rozbudowują.
O, tyle będzie naszego tutaj handlu. Właśnie niedługo będzie kamień milowy. Nie rób tego. Pieniędzy mamy dużo, jak widzicie, 400 tysięcy kamienie milowe. Będzie niedługo rozwojowe miasteczko, potem ruchliwe. A jak będziemy rozwojowym miasteczkiem, odblokujemy troszeczkę rzeczy związanych z małymi schroniami i innymi, dlatego pieniędzy nie mam w planach dużo wydawać. To co, szybko tutaj będziesz szło. To akurat jest fajne miejsce, właśnie kanały. O, tutaj mamy takie rzeczy, na przykład zapadliska, to bym mógł samemu wywołać jakieś rzeczy. Tutaj bym mógł na przykład, wiecie, coś popsuć, na przykład rzekę sobie zrobić, albo zabudować. Dobra. Kanały. Szczerze nie wiem, po co mi to jest. Płytki kanał. Mógłbym na przykład sobie, wiecie, zrobić, więc same zbocze. Głęboki kanał. Nie, po prostu, wiecie, zrobić sobie jakiś kanał mógłbym, ale szczerze nie potrzebuję tego. Ta muzyka jest zbyt głośna nadal, moim zdaniem. Kurde, jak mi tak odjeżdża okno? Oni się już tutaj prawie całkowicie zabudowali. Domy tutaj jeszcze będą na pewno na tym terenie. Czy tutaj jest zasięg wszystkiego typu pogotowie? Jest. Straż jest. To jest. Szkoły są. Bym mógł dawać jakieś taniutkie budyneczki, też po 1000, jakieś małe parki. Na przykład gdzieś tu. No i to miejsce już jest zajęte. No to tutaj i tutaj. Tak, żeby było troszeczkę raźniej, fajniej. I tutaj park. Nie za dużo tych parków. Na razie wydają tylko 6000 dolarków. Dobrze, jest nadal zapotrzebowanie trochę na handel, dlatego jeszcze tutaj trochę zaznaczę strefy. O, że to też jest nadal handlowa, chociaż dobra, nawet dłużej. Dotąd. Niech się handel buduje, z prądem raczej nie powinno być na razie żadnych problemów. Jak będzie problem, no to się z tym problemem po prostu łatwo rozwiąże. Nabrzeża, nie musisz mi, gro, tłumaczyć. Nawet rondo jest. Mamy nowy rejon, tak wiem, przemysłu. Jesteśmy teraz, wyszliśmy nawet na plus z pieniędzmi, co fajnie, mi się podoba. Gdzie będę chciał się rozwinąć? Dalej jest cholernie duże zapotrzebowanie na te rejony. Więc jednak tutaj pojawi się teren handlowy, żeby się mogli pobawić. Będzie duży ten teren handlowy, ja jeszcze tu może zrobię, o. Patrzcie, jaki mały domek się buduje. No, skuterki. Skuter zaparkowany. Właśnie tego się martwiłem, że będą problemy z pracownikami. Ale no to już mam jedną rzecz do zaradzenia. Tutaj po prostu ludzie nie są zbytnio wykształceni. Dodamy szkołę i pierwsze liceum. To jest liceum? Szkoła średnia, no jeden pies. Dobra. Niech się zaczynają uczyć, bo mamy wykształconych ludzi 49%, a bym chciała mieć bardzo dobrze wykształconych. Dobrze wykształconych, wiecie? Tak, wiem, że mogę nazywać ulicę Tygronie, musisz mnie uczyć. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Tornado siły 5. Gdzie? Błagam, niech nie przechodzi blisko miasta. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Czemu mi to mówi? Jakby dosłownie gra mnie uczy grać w coś. No. Błagam, jak już chcesz, to przechodź przez prąd, ale nie przez miasto. Jezu. Właśnie, jak mamy teraz produkcję prądu, gdy tak wieje? Dwa tylko te waty się.
Idziesz przez centrum miasta, no jakie ty chamskie. Wiesz co, tobie się chyba nudzi. No na serio. Tornado, śmieszny jesteś. Jaki śmieszny jesteś, Tornado. Takie śmieszne, no ha ha ha, pękam się zaraz z bólu, no. Dobra, trzeba drogi przy okazji naprawić. Dobra, trzeba drogi naprawiać. Oczywiście, że mi park rozwaliło. Bo jakby inaczej. Zawalony mały park. Domy poszły. A jak tam w ogóle z innymi budynkami? Klinika stoi, straż stoi, policja stoi, szkoły podstawowe stoją, nie zniszczyło ich, przyszło idealnie obok. No i tak zniszczyło większość. Na przykład tutaj budynki niby stoją i tak dalej, ale widzicie parków, dwa zniszczone. Dobra, trzeba to wszystko ładnie naprawić. Wolę tornada niż trzęsienia ziemi i to, co ostatnio mieliśmy. Drogę usunąłem jakąś? Tak, usunąłem ważniejszą drogę. Trzeba ją tu postawić z powrotem. Dużo ludzi potraciliśmy, bo mieliśmy chyba z 1800, a mamy ledwo 1000 mieszkańców, bo straciliśmy 400, 500 mieszkańców? No, jakoś tak na oko. Dobra, trzeba... Tak, co mam za nowe budynki? Boże, Gro, ty musisz mnie uczyć czegoś, co ja tak dobrze wiem. Ty jesteś, Gro, denerwująca. I tutaj jedno, drugie... Tutaj gdzieś trzeci chyba jest ten nowy. Ta, tutaj. I trzeba teren... Dobra, teren jest dalej zaznaczony pod budowę. Mieszkańców dużo straciliśmy. Lud w ogóle przepływa? Ta, jakoś się połączył. Nadal jest. Mieszkańców w dużej ilości nam brakuje. Z prądem nie ma problemów. Ze wszystkim nie ma problemów. Miasto bądź co bądź żyje, no ale... Z przemysłem leśnym najlepiej byłoby gdzieś tu go postawić. Pewnie postawię, ale na początku tutaj jest dobry teren, tak myślę. Dookoła tego przemysłu leśnego będę chciał zbudować ten. Będę chciał zbudować taki, wiecie, ładny przemysł leśny. Nie podłączyłem tego do końca, ale... Takie coś zrobiłem. Teraz trzeba to ładnie dołączyć tu. I teraz to jakoś tak tutaj ładnie połączyć. I tu będzie strefa.
Dobra, jakoś tak tutaj zrobimy drogi. Dobra, i zrobiłem taką tu strefę. Dobrze, teraz trzeba tutaj to ładnie zaznaczyć. To jest nowa strefa, to jest pagórek węglin. I tutaj to jest przemysł leśny. Przy okazji damy tutaj wodę. Ja bym tutaj bardzo bym chciał przemysł leśny, bo on tak nie zanieczyszcza, wiecie. Fajny, super. Przemysł, bo prąd będzie raczej. Chyba na początku bym mógł tutaj dać do budowy. Tutaj na przykład tyle terenu. O. Zielone miasto w dokonanym osiągnięciu. No, przemysł leśny tutaj powstaje pełną parą. Zobaczcie, bo tutaj już ładnie powstają jakieś fabryczki, lasy. Potrzebuję tutaj tylko 4 niewykształconych pracowników. Tutaj raczej, jak tu są, tutaj nie będzie raczej problemu. Bo tutaj zobaczcie, a jest 0 na 12, 5 na 12, 12, 4, 3, 4. No raczej problemów nie będzie. W niektórych fabrykach może, jednak nie, bo to już jest 4 pracowników. Bardziej tu będą większe problemy, bo tutaj nawet będą, jak widzicie, opuszczać się. Żywność organiczna, brakowało pracowników. Nie wiem, tutaj jeszcze tyle terenu zaznacza. Przy okazji, czy tutaj policja sięga? Nie. Będzie trzeba tutaj zrobić nową policję, straż pożarną i tak dalej. Ludzi mało odzyskuję, muszę jest tam 100 więcej. 100 sięga tutaj bezpieczeństwo, więc zrobimy tutaj nowe straże pożarne, nową policję i jeszcze klinikę. No okej. Okay. Ładnie tutaj to wygląda, tylko tutaj niektóre budynki marudzą, bo jest mało pracowników. Mają to w zwyczaju, takie budynki, więc ja je najczęściej usuwam, jak teraz widzicie, żeby po prostu nie zajmowały miejsca, bo one będą marudzić, marudzić. Tutaj ładnie to już zaczyna wyglądać. Ze śmiećmi? Odpady. Z odpadami jest źle. Obniżane. Dawaj tutaj na 100% śmieci. Okej. Okay. I co, teraz śmieci tam tutaj dochodzą? Ledwo, ledwo. Co jest na minus? Pff, już się bałem. Wiecie co, ja myślę, że zrobię... Myślę, że zrobię dwupasmową, jednokierunkową drogę. Do jednego prostego miejsca. Do tego tutaj, o, do strefy, żeby było łatwiej, fajniej. Po prostu ze śmiećmi. Jest już 2 razy większy zasięg. Okej, okay, dobra. To co? Czekamy, aż nasza strefa się wszystko rozwinie. Cały teren, cały już teren ten zajęły. No to zaznaczamy im kolejny, żeby się mogli zajmować terenem.
tyle i na razie damy tego pagórka. O, co na przykład tutaj wiozą? Ciężarówka z drewnem, pojemność 100%. Tutaj są właśnie fajnie takie, zobaczcie, budynki. To są takie niby mini fabryki, bo zobaczcie, tutaj jest na zasadzie organic wood present. I tutaj wiecie, 4 pracowników, a to produkuje dużo drewna. Tutaj będą przejeżdżały śmieciarki. Chociaż nikt nie jeździ. Na ulicę Wiktoria Galińska. Z prądem na razie nie ma problemów. Ze ściekami też nie ma na razie problemów. Patrzcie, tutaj lampka merga. Jakieś pudełko, nie? I mi tutaj zaczyna brakować miejsc? Dobra, nie, jednak nie. W ogóle te miejsca już po tornadzie, ślady zaczynają zanikać. Prawie znikły. Tutaj trochę terenu, żeby się mogli ładnie pobudować. Niech się tu ładnie budują. O, zobaczcie, tutaj powstają takie mini fabryczki. Ja to mam 2 pracowników i to produkuje dużo pieniążków. Ile my już zarabiamy z przemysłu? Podatki? 1000. Dochód. Jesteśmy tam cały czas 2000 na plus, więc to mi się bardzo podoba. To mi się podoba. Dobrze, tutaj pomału ten przemysł idzie. Ja jeszcze tutaj im zaznaczę parę pól miejsc zabaw, gdzie będą mogli się po prostu dalej rozbudowywać. O, tutaj niech się ładnie budują. No tutaj zobaczcie, takie duże fabryki się będą budować. Ta fabryka potrzebuje 16 pracowników. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Tornado osida 9. Czyli 2 razy większe zbliża się do miasta. 2 razy większe. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Gdzie? Kurde, bo ja pierdzielę, to jest 2 razy większe i przejdzie przez centrum mojego miasta. Tutaj był taki guzik, gdzie można było patrzeć z perspektywy. O. Chyba przechodzi znowu przez tę samą okolicę. To jest większe, bo to jest siła 9. Błagam, bo na razie zatrzymało mi się w centrum miasta. Odcina prąd. Zawaliło mi cały dostęp do prądu, nie ma dostępu do wody. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Dobra, jak tam jest z produkcją prądu? Produkujemy 8 tylko watów mocy. W ogóle nie ma wody. Bo ci super goście jak zwykle nam tu zniszczyli. On nazwie tornada. Dobrze, znikło tornado w końcu. Trzeba też odbudować źródła zasilania. Czemu tylko ja mam takie duże problemy? Połowa miasta rozwalona, nigdzie nie ma prądu. No, nie mam możliwości. Tutaj były jeszcze 4 turbiny. Trzeba 4 dać. Dałem jedną turbinę więcej na wypadek podobnej katastrofy. Tutaj trzeba oczywiście prąd odbudować, żeby znowu w mieście był. I znowu naprawiać miasto. Tym razem się na serio już tym tornadom nudziło. Przynajmniej rury z wodą mnie niszczą, a tutaj co się dzieje? Policja
No. Dobra, rozumiem, że znowu przyszło przez centrum. Podobną drogą. Podobną drogą poszło. Poszło trochę bardziej w moją nową strefę, którą zbudowałem, tą handlową. No, ale szczerze wolałbym, żeby poszło mi w przemysł i handel, niż w te tereny, gdzie mam mieszkańców. Dlatego mówiłem, że chciałem osobne strefy robić, bo jak jedna zostaje zniszczona, to nie jest aż tak duża strata. Dobra, większość już porobiona. Dobra, trzeba by było teraz jeszcze pousuwać te ruiny. Pomów. Kolejny park. Po raz miliardowy. Tym razem zniszczyło więcej, bo też zniszczyło szkołę. Dlatego ja też kupuję te najtańsze możliwe ozdoby, bo one są łatwe w odbudowie. Dobra, tutaj jeszcze przy okazji kabelek, żeby tymczasowo wyprąć, dopóki się to nie odbuduje samo z siebie. Nie, dobra, domy z powrotem się same z siebie kładą. Rozumiem, że tutaj jest jeszcze droga do naprawy jedna. I widzę, że nam się zniszczyły budynki. To nie. Straż pożarna nam się cała zniszczyła. Policja też. Szkoły dwie. I zniszczyło się nam też liceum. Ono kosztuje 24 tysiące. Szkoła średnia. Odbudujmy. I oczywiście wszystkie tereny z powrotem zaznaczyć, żeby to zabudowali. Co za śmiećmi. Zasięg jest w miarę dobry, ale ten jeden budyneczek idzie na śmietnik. No co, sklepy potraciły i nasz tutaj przemysł stracił trochę ludzi do pracy. Ludzi, którzy mieli pracować. No, jesteśmy na minus lekko. Minus 30 dolków, minus 70, minus 100. Ile będziemy na minusie? Takie mam pytanko. Minus 300 dolków na minusie. Mam pomysł łatwy, jak to rozwiązać. Podnieśmy podatki o procencik. Nie powinno być problemu aż z takim minusem. Tak, już jesteśmy na pluso. Dobra, miasto znów zaczyna odżywać. Znów zaczyna się zabudowywać. Co czekam, aż się zabuduje ładnie z powrotem. Wydałem ponad 100 tysięcy na odbudowę. Super. Teraz już wiem, dlaczego mówiłem, że tutaj tornada. Tornada siła 9, tornada siła taka, tornado siła, tornado, tornado. Jeszcze raz tornado! A ja bym się pociągnął najszybciej w tej rozwojowym miasteczkiem. Wtedy będę miał, oprócz tego, że nową specjalizację przemysłu, która jest mi szczerze zbędna, będzie transport, autobusy i najważniejsze,
będą na przykład takie rzeczy jak małe schrony, bazy medyczne dla helikopterów, maszty radiowe, zbiorniki, rezerw wody, jakby wody przez dłuższy czas nie było. Takie rzeczy. Widzicie takie buty z holendrami. Hihi. Co jest? Duże podatki? A tu brakuje wody. Okej, wody, że rozumiem, że wam brakuje. Podatki też. No dobra, niech wam będzie, że za duże. Czyli wam z powrotem 13% 12%. Ogarnijcie dupy. Nadal jesteśmy na plusie. Bądź co, bądź już nie aż tak dużo, bo tam widzę, że jest 800 dolków. Ale jesteśmy. Już nie 800, 700, byle żebyśmy nie byli na minusie, tak? Produkujemy na razie, jesteśmy no 1000 w sumie na plus, jesteśmy cały czas na plus, 1000 na plusie, więc jest nawet dobrze. Ech. Dobra. I to by było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Ericzko. Na razie, no i cześć, papa. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry City Skylines. Papa. W ogóle patrzcie, co się tutaj stało, czekajcie. Tutaj ta rzeka jest jakby troszeczkę głębiej, troszeczkę... Nie, troszeczkę jest po prostu wyżej, trochę niżej. No dobra, papa.